symulowany pożar lasu był elementem ćwiczeń strażaków z powiatu brodnickiego. Działania polegające na gaszeniu ognia, a także pozyskiwaniu wody do tego celu prowadzone były w kompleksie leśnym Leśnictwa Brodniczka Nadleśnictwa Skrwilno. Ćwiczenia zorganizowane są w celu koordynacji działań ratowniczych jednostek ochotniczych straży pożarnych w Brodnicy, po terenie powiatu brodnickiego i Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. Głównym celem jest przećwiczenie wariantów możliwości sprawiania sprzętu oraz koordynacji działań ratowniczych przy założeniu pożaru kompleksów leśnych. Głównym celem jest, tak jak powiedziałem, współdziałanie jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb leśnych w tym przypadku. W ćwiczeniach wzięło udział 11 jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu brodnickiego oraz Państwowa Straż Pożarna w Brodnicy. W przypadku działań na terenach leśnych ważne jest zapewnienie odpowiedniej ilości sił i środków do zwalczania pożaru. W tym przypadku konieczne jest zazwyczaj dowożenie wody na duże odległości, zapewnienie ciągłości podawania środków gaśniczych oraz sprawienie odpowiedniej ilości linii gaśniczych. W tym przypadku mamy wyznaczone źródło, taki punkt czerpania wody na jeziorze Wierzchownia. Tam jest ustawiony punkt czerpania wody, pracują motopompy i strażacy, które zasilają jednostki ochrony przeciwpożarowej, które zrzucą tu wodę na miejscu pożaru i udadzą się właśnie tam na punkt czerpania wody celem zatankowania i powrotu tu na miejsce zdarzenia i zasilania z zastępów ratowniczych w wodę. Oprócz dokonania rozpoznania i możliwości budowy stanowisk wodnych na wyznaczonych punktach czerpania wody w oparciu o istniejące zbiorniki wodne przy terenach leśnych, dowództwo testowało także łączność współdziałania i alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz Lasów Państwowych, tak aby reakcja na pożar była jak najszybsza.